Rosyjskie media o Wielkiej Brytanii, która chce pomóc Ukrainie. Zapraszam do poprzednich trzech filmów dotyczących propagandy z artykułów Rosji 24 kremlowskiej telewizji. Poprzedni film był o PGNiG, pierwszy film był o synu Bidena. Jak pisze Rosja 24 prokremlowska telewizja, Wielka Brytania udzieli Ukrainie śmiercionośnej pomocy. Boris Johnson napisał na Twitterze, że zamierza wezwać sojuszników i partnerów z NATO do zwiększenia wsparcia militarnego i gospodarczego dla Ukrainy, wzmacniając jej obronę. Wielka Brytania dostarczy krajowi 6 tysięcy pocisków, powiedział Johnson, oprócz już dostarczonych 4 tysięcy NLAW i Javelins. Brytyjski premier powiedział, że śmiertelna defensywna pomoc wojskowa, w tym szybkie rakiety przeciwlotnicze Starstreak, pomoże Ukraińcom w dalszej obronie, donosi Interfax. Po stronie finansowej Wielka Brytania zapewni ukraińskiemu wojsku 25 milionów funtów, oprócz 400 milionów funtów już przeznaczonych na pomoc humanitarną i gospodarczą, powiedział Johnson. Wcześniej dzisiaj poinformowano, że Wielka Brytania nałożyła sankcje na 33 osoby i 26 prawne z Rosji. Zapraszam do następnego filmu, jak Łukaszenka atakuje Polaków.